Dzień dobry moi drodzy, witam was w nowym odcinku na moim kanale, ja jestem Kinia i słuchajcie, dawno nie było takiego holu zakupowego, że nie tylko z jednego sklepu, tylko wiecie, tak dużo różnych sklepów z różnymi pierdółkami i najlepsze rzeczy, które udało mi się dorwać, wam pokazuję. I stwierdziłam, że chyba czas wrócić do tej serii, bo kiedyś ona była i się zmyła i nie wiem jak to się stało, że ja skończyłam to nagrywać, no zapomniałam chyba o tym, więc na spokojnie wracamy do tej serii, bo wiem, że wam się podobała i bez przedłużania zapraszam was na hol zakupowy taki różnorodny. Tutaj sobie rozstawiłam właśnie te rzeczy, które udało mi się dorwać i będę wam po kolei pokazywać. Pierwsza rzecz, a raczej komplet rzeczy, to jest słuchajcie, nowa bielizna z Victoria's Secret. Wyszedł nowy kolor, taki zielonkawy. On był teraz sobie na jesień bardzo, bardzo modny. Taki bardzo mocny zielony. I wyszedł nowy komplet majteczek i stanika i one są w koronkę. I to są te, które są, wiecie, z tymi diamencikami i te klasyczne są teraz najbardziej popularne Victoria's Secret. I stanik wygląda tak. To jest komplecik, tak samo wygląda i słuchajcie, będę się starała wam mówić ceny. 350 zł stanik i majtki 130. No Victoria's Secret nie jest najtaniej, ale naprawdę, naprawdę wam polecam, bo ja tą bieliznę Victoria's Secret naprawdę już bardzo dużo czasu noszę. Jedynie gdzieś tam, co się mogło gdzieś tam zepsuć, to trochę się odszczepiły te diamenciki, ale tak, że wiecie, da się przeżyć. Z Victoria's Secret tylko dwie rzeczy, zawsze w tych kolegach było pełno rzeczy z Victoria's Secret, a teraz dwie rzeczy, ale zawsze coś. Zbliżają się święta, także mam nadzieję, że dostanę coś z Victoria's Secret na święta. Dobra, lecimy dalej. Była bielizna, to może teraz jakieś kosmetyki. O, kosmetyki, bardziej perfumy, które wy już znacie. Już są pootwierane i już używane, bo to jest nowa dostawa perfum z Made in Love i wiecie, miałam do filmiku zostawić sobie ładnie zapakowane i w ogóle, ale się nie da, nie da się. Nie da się zostawić tego ładnie zapakowanych, bo już trzeba używać. Już nawet nie mam w opakowaniu, zabrali mi! Ja bardzo, bardzo lubię perfumy, pokazywałam wam już naprawdę dużo perfum. Made in Love też już wam pokazywałam, słuchajcie. Made in Love ma perfumy i damskie, i męskie. Tutaj właśnie był męski. Był, dobrze powiedziałam, był, bo już się zmył. Mój brat zabrał mi i Michał zabrali. No dobrze, ja się męskimi nie będę psikała, ale już mi pozabierali. Powiedziałam, zostawcie mi do odcinka, nie. Już musieli się popryskać. Co to jest Made in Love? Ja już wam o tym mówiłam, ale jeszcze raz wam przypominam, słuchajcie. Made in Love to są perfumy inspirowane na przykład popularnymi zapachami. Różnią się tym, no to wiadomo, to nie jest taki sam zapach, ale jest bardzo, bardzo zbliżony. Różnią się jeszcze tym, że nie mamy tutaj pięknych, fikuśnych, po prostu cudownych butelek, tylko zwykła, prosta butelka z naklejką, z numerkiem. Ja wam zawsze polecałam numerek 17 od Made in Love, czyli ten taki, wiecie, inspiracja tym bucikiem. Karolina Herrera Good Girl, nie mam go już ze sobą, bo już mi się wypsikał, także nie pokażę wam go, ale on był naprawdę mega, mega zbliżony do tej Karoliny Herrera, bo miałam, wiecie, miałam porównanie. Teraz nowości, które mam od Made in Love, bardzo, bardzo podoba mi się. Dziewczyny, przepiękny jest ten zapach. Numerek 64. To jest inspiracja z tym Gucci Quality, czy jak to się wymawia, ale on jest naprawdę, naprawdę bardzo ładny. Jak ja go wącham, on jest też chyba bardzo popularny, bo jak wiecie, jak go wącham, to tak znajomy zapach to jest, bardzo znajomy zapach, że niby się tym nie psikałam, ale wiecie, gdzieś tam, może gdzieś tam w sklepach, czy gdzieś, zawsze ten zapach było czuć, bo jest naprawdę chyba popularnym zapachem i strasznie, strasznie przypomina go. Psikujemy się nim. Popryskałam się nim, teraz sobie tak myślę, że osoby, które mijałam i miały ten zapach, zastanawiam się, czy było psikane Made in Love, czy po prostu ten zapach jest strasznie, strasznie podobny. I kolejnym zapachem z nowości dziewczyny, który jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, wam polecam, jest numerek 66, to jest inspiracja Versace i jest on taki niby cięższy, ale nie jest on taki, wiecie, mega, mega ciężki, że aż nas dusi, tylko jest ciężki, ale nie aż takie za bardzo. Ja opisywanie zapachów nie będę opisywać zapachów, jest po prostu ładny. Moje ulubione zapachy z Made in Love na ten moment to 66, 64, no i zostaje ta 17, czyli ta Good Girl. Ona zawsze zostanie w moim sercu. Na jej stronce macie perfumy damskie, męskie, macie naprawdę dosyć spory wybór, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Wiecie, czy lubicie cięższe zapachy, czy słodsze, o gustach się nie dyskutuje, ale tam znajdziecie na pewno takie, jakie wam odpowiada. I co teraz jest? Oczywiście teraz jest Black Friday, Black Days i Made in Love również ma promkę i już wam o niej mówię. Te perfumy, które wam pokazywałam, to jest pojemność 100 ml. I teraz na te 100 ml macie promkę, uwaga, 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 2 plus 1, czyli wybieracie sobie jakieś 3 zapachy, dodajecie je do koszyka i w koszyku automatycznie jeden perfum zmieni cenę na 1 grosz. I promocja jest wielokrotna, czyli nie tylko macie 2 plus 1, ale możecie też 4 plus 2, 6 plus 3 i tak dalej, i tak dalej. Czyli za 3 perfumy zapłacimy, uwaga, niecałe 80 zł. Tak jak wam mówiłam, ja uwielbiam całe mnóstwo perfum. Perfumy po prostu bardzo lubię, ale ja bardzo lubię tanie perfumy. Ja sobie drogich nie lubię kupić, już wam to mówiłam, że ja sobie drogich sama nie kupię, Michał mi jedynie kupi, ale ja drogich sobie sama nie kupię. Także cieszę się z kolejnej współpracy z Made in Love, bardzo lubię te perfumy. Tak jak widzicie, chłopaki w moim domu też bardzo lubią, mój brat, mój tata, Michał, wszyscy po prostu sobie biorą, moja mama też już mi zebrała i myślę, że miałam jeszcze jeden tej perfum, ale zniknął i moja mama też mi go zabrała, także ja zostałam tylko z tymi dwoma, ale dwoma ulubionymi. Link do Made in Love zostawiam wam w opisie i lecimy dalej. Teraz jak byłam na gali Fame MMA, to słuchajcie, miałam rajstopy i wstawiałam to na story i wszyscy, Kinia, skąd te rajstopy, skąd te rajstopy?
mapy, także już Wam mówię. Najpierw Wam pokażę, o które chodzi, bo już tutaj na YouTubie nie wiecie, o które chodzi. Proszę bardzo. Chodzi o takie rajstopki kabaretki, to się nazywa kabaretki. I one są z takimi diamencikami na całej powierzchni. I one się tak strasznie ładnie błyszczą. I uwaga, uwaga, one są z AliExpress. Są z AliExpress, kosztowały 10-15 zł, naprawdę nie były drogie. Nie przyszły jakoś późno. Myślę, że przyszły mi do miesiąca maksymalnie, jakoś 3 tygodnie. A jak na AliExpress to wiadomo, to jest bardzo krótko. Także naprawdę polecam, nie rozerwały się, nic się z nimi nie stało. Wiecie, jak się zakładało, ja nie jestem za delikatna i nie zakładam tego leciutko, tylko raz, dwa, trzy, więc się nie rozerwały, są wytrzymałe. Bardzo, bardzo ładne, nie odpadają te diamenciki, także polecam. Wpiszcie sobie w AliExpress, bo tego jest pełno, wpiszcie sobie po prostu rajstopy z diamencikami, coś takiego i Wam wyskoczy. Zbliża się zima i ja już to kupiłam z ponad miesiąc, dwa miesiące temu mi się wydaje. Skarpetki, takie cieplutkie skarpetki ze Stitchem z Primarka. One są takie antypoślizgowe dla małych dzieci po prostu, żeby się nie poślizgnąć, ale mi się strasznie spodobały z tymi Stitchami. I one kosztowały coś około 15-20 zł w Primarku, w Warszawie kupowałam, ale mówię, kupowałam to już około 2 miesiące temu, więc myślę, że może ich nie być, ale widziałam u różnych dziewczyn, które mieszkają w Warszawie, wstawiały na Instastory, ile tych rzeczy teraz jest w Primarku i tak sobie myślę, kurde. Trzeba pojechać, ale właśnie za 2 tygodnie nie będę w Warszawie, także dajcie znać, czy byście chcieli taki haul z Primarka, takie typowo, bo tam pełne rzeczy świątecznych jest. Piszcie, żebyście chcieli i chyba zrobimy. Ja nawet jak nie chcecie, to zrobimy, bo ja chcę zrobić. Ale takie cieplusie skarpetki ze Stitchem z Primarka, antypoślizgowe, polecanko. O, coś tu się rozpruło. Dobra, obetniemy to, nic się nie stało. Kolejny kosmetyk to krem na dzień z Estée Laudera. I słuchajcie, ja już go mam naprawdę długo. Zaczęłam go używać pod makijaż i powiem Wam, bardzo, bardzo fajnie się sprawdza. Jak go nakładacie, to on zostawia taką tą cerę bardzo błyszczącą i taką tłustą i taką lepką, lekko, ale potem to się tak jakby wchłania. Jak on zawsze nakładam, czekam około 3-4 minutki, nakładam podkład i naprawdę zarąbiście się trzyma. No ale on nie jest zbyt tani chyba. Kosztuje chyba ponad 200, także no nie należy do najtańszych kremów, ale jeżeli ktoś szuka jakiegoś fajnego, sprawdzonego kremu, to naprawdę Wam go mogę polecić. Przybliżę Wam, możecie sobie robić screeny. Naprawdę fajny krem. Jak jesteśmy przy kosmetykach, to słuchajcie, pianka do mycia twarzy z Emotopic, do skóry atopowej. Ja mam ogromny problem z skórą atopową, albo to jest łojotokowe zapalenie skóry, ja już nie wiem. Muszę iść znowu do dermatologa. Wczoraj chciałam się umówić i taka ciekawostka, że był termin na 17 grudnia. Także mamy 23 listopad, a termin był na 17 grudnia. Więc na pewno myślę, że już mi to zniknie, bo z tym zapaleniem skóry jest tak, że to mi się pojawia, jest 2 tygodnie, albo tydzień znika na, nie wiem, miesiąc i znowu się pojawia i to tak w kółko, w kółko, w kółko, ale wiem, że ta choroba jest nieuleczalna i po prostu można tylko ją, wiecie, łagodzić. Możecie teraz zobaczyć, o, widzicie, ja sobie ustawiłam lampę, ale mam nadzieję, że to wszystko widzicie. Tutaj, widzicie, jak ta skóra schodzi? Z brwi mi tak samo, patrzcie, widzicie? Na brwiach jest tego pełno i tutaj. I tutaj z głowy. I to tak jest w kółko. I mam tą piankę Emotopic. To jest taka typowa pianka do, wiecie, przez dermatologiczną opracowana, o wyrób medyczny, no, o wysokiej tolerancji. I to jest pianka do mycia twarzy i powiem Wam, no już troszeczkę tego zużyłam. Nie za dużo, ale zużyłam. Jak na razie sprawuje mi się bardzo dobrze. Też dużo osób pisało, Kinia, co używasz na to atopowe zapalenie skóry. Ja oprócz tych maści, które Wam już pokazywałam, teraz zaczęłam właśnie używać tej marki i powiem Wam, jak na razie sprawdza się dobrze. Miałam szampon do włosów, umyłam i powiem Wam tak, nie zniknęło to białe tutaj, te tak schodząca skóra nie zniknęło, ale pojawiła się później, bo tak zawsze umyłam włosy i dzień po umyciu to już się pojawiało. Po tym szamponie pojawiło się po około 2-3 dni, mniej swędziała skóra głowy, także to było na plus. A po tej piance, powiem Wam, fajnie się to sprawuje, szybciej mi się goi po prostu to. Także na ten moment mogę Wam tą piankę polecić. Biżuteria! O, biżuterię jeszcze mamy! Słuchajcie, pokazywałam Wam chyba na którymś vlogu tak na szybko, kupiłam sobie zegarek z Juicy. Patrzcie w ogóle, jakie piękne opakowanie. I Wy mnie hejtujecie, że się nie mówi Juicy, tylko Juicy, nie wiem, jak to się wymawia. Nieważne, ale słuchajcie, pokazuję Wam ten zegarek, jak się dowiecie, ile on kosztował. To zegarek z Juicy. Z Juicy, wiadomo, znana marka, nie należy do najtańszych. Tak wygląda ten zegarek. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Kupiłam go w TK Maxie. Uwaga, uwaga. Wiecie, ile kosztował? 99 zł 99 groszy. Stuwa zegarek z Juicy. To Wy z Juicy nawet sobie nie kupicie spodnie, ani bluzę za stówę. Także naprawdę trafiłam na zarąbistą okazję. Szukajcie sobie w swoich TK Maxach, bo często tam są takie rzeczy właśnie z Juicy i są o wiele tańsze. Do kompletu jeszcze z biżuterii mam kolczyki, które kupiłam już dosyć dawno i wiecie, że ja je zgubiłam i dopiero teraz znalazłam. Kolczyki kosztowały 39,99, 40 zł, również z Juicy i patrzcie, prześliczne są. Śliczne, no, pasują do tego zegarka. Zarąbiste jest to! Ja nie wiem, jak ja zobaczyłam cenę tego zegarka, to tak mówię, o kurde, to trzeba kupić. Ale taka ciekawostka, że nie nosiłam go jeszcze, bo jest za duży na mnie i ciężko mi jest podjechać do jakiegoś, wiecie, zegarmistrza, który mi to zmniejszy. No ale w każdym bądź razie jest on na mnie za duży, więc muszę... A,
dzisiaj podjadę, właśnie, dzisiaj nagrywam, to dzisiaj podjadę. Możecie zauważyć, że mówię troszeczkę inaczej, bo cały czas chodzę do dentysty, cały czas mam leczone te zęby, bo coś jest nie tak z nimi, że bolą i mam znieczulenia różne, także mogę mówić trochę inaczej, może mi się układać trochę inaczej szczęka, ale to jest normalne, bo mam te znieczulenia. Rozładowałam się kamerę, ale już jestem, już wracam i pokazuję wam dwie ostatnie rzeczy. Mamy dwie sukienki, jedną, którą miałam na Fame MMA i drugą, którą miałam jeszcze Michała 18. Ja je zamówiłam, słuchajcie, z Shein, dawno nie zamawiałam z Shein nic i zapomniałam, że one trochę długo idą i zamówiłam je, słuchajcie, jakoś z półtora tygodnia przed i miały przyjść w czwartek, a w czwartek wyjeżdżaliśmy. One nie miały przyjść w czwartek, one miały przyjść jakoś właśnie czwartek, piątek, o! A my czwartek wyjeżdżaliśmy, czwartek, siódma wyjechaliśmy i czwartek przed 10 kurier przyszedł do domu i dał te sukienki. To ja już byłam w drodze do Wrocławia, także... No nie udało się, co tu mam więcej mówić. Pierwsza sukienka wygląda tak i mam w niej, słuchajcie, zdjęcie. Tutaj wam wklejam zdjęcia, jak to wygląda. Powiem wam, spoko jest, jakościowo, wiecie, tutaj nie robi jakiegoś efektu wow. Nie prześwituje, więc to najważniejsze. To nie jest spoko, ja mam rozmiar XS. Tutaj strasznie duże jest biust, że jakby jak macie mały biust, no to nie bardzo, bo to strasznie odstaje. Ja miałam też stanik normalny i to też się zsuwało, odstawało. To jest na naprawdę dosyć duży rozmiar piersi. Także jeżeli macie małe piersi, no to niestety, dziewczyny, musimy szukać czegoś innego. No i ta druga sukienka i słuchajcie, ja jej nie widziałam, nie otwierałam jej, nic z nią nie robiłam, bo jak przyjechałam, to tylko wzięłam tamtą. Tej nie otwierałam, więc uwaga, pierwsze wrażenie będzie razem z wami. Okej, jest cała w cekinów i... Okej, ona jest cała z cekinów. Niby jak taki golfik. Rękawy ma długie i tu jest takie odcięcie i dalej sobie ona... A to jest kombinezon, czy to jest sukienka? Nie, sukienka? Tak, sukienka, okej. Tylko po prostu z takim odcięciem. I to jest też rozmiar XS, ale jej nie przymierzałam. I słuchajcie, może będę miała Sylwestra od razu. I tak, to też jest XS-ka też. Z tyłu zapinana na zamek i powiem wam pierwsze wrażenie. Robi naprawdę, naprawdę ładne. Zobaczymy, jak to z nią będzie. Nie będę jej teraz przymierzała, bo mi szkoda jeszcze jej jest. Zostawię sobie ją na Sylwestra albo na Wigilię i na pewno dam wam znaka, czy jest spoko. Ale powiem wam, że tak na pierwszy rzut oka to jest fajna. Czy prześwituje? Zaraz włożymy rękę. Nie, ona prześwitywać nie będzie, także spoko. Zapomniałabym o ostatniej rzeczy. Słuchajcie, sweterek z Zary za 120 zł. Te sukienki kosztowały, za dwie zapłaciłam stówę, bo zapomniałam powiedzieć. Najlepszy sweterek, jaki w życiu miałam. 120 zł. On tak pięknie wygląda i no tak ślicznie leży. To ma takie guziczki, one są błyszczące i powiem wam, on jest strasznie, strasznie mięciusi, ale pięknie on leży, naprawdę, ja bym go chciała cały czas nosić, ale szkoda mi jest go. Ale widziałam trzy wiadomości wasze, że pisaliście, że jak go do prania się włoży, to po praniu on już nie wygląda tak dobrze, także właśnie go oszczędzam, żeby go nie pobrudzić, żeby go nie musieć zaraz prać. Nie noszę sobie go długo, tylko króciutko, na chwilkę, żeby go nie prać. I jest naprawdę cudny i widziałam też, że był takim w kolorze różowym, także na pewno będę jechała i na pewno sobie kupię, bo fajnie, fajnie leży, jest mięciutki, cieplutki, idealnie na zimę. Więc co, kochani, to by było na tyle. No nie kupiłam sobie za dużo rzeczy, powiem wam. Chyba trzeba przyspieszyć tempo, żeby mieć tutaj co pokazywać dla was, ale mówię, na pewno z Primarka zrobimy taki odcinek z action, coś świątecznego. Dobra, już wiem, już będzie dużo fajnych holi. Także co, na razie dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. I co, widzimy się już niedługo, przygotuję dla was na pewno więcej rzeczy i...